Przez lata po unicestwieniu społeczności miejscowych Żydów przez Niemców, cmentarz żydowski w Wysokim Mazowieckim popadł w zapomnienie. Stan ten uległ zmianie dopiero po 2000 roku, dzięki staraniom Michaela Trysona, prawnika z Kanady. Tu spoczywają zwłoki zamordowanych przez Niemców 20 listopada 1942 roku rodziny Adaszku. Tu spoczywa prawdomówny mężczyzna, obrońca pokoju, publiczny działacz, członek wszystkich środowisk Aharon Avigdor, syn pana Jakuba Tomkiewicza. Tu została ukryta skromna kobieta pani Fruma, córka Zalmana. Zmarła 9 Heszwan 5659 roku od stworzenia świata. Została ukryta skromna i młoda kobieta pani Miriam, córka Noacha Abrahama. Dusza jej czysta wyszła 18 Tamuzu 5659 od stworzenia świata. Dla tych, którzy odeszli i nie mogą być zastąpieni, księgą psalmów, opłakujemy naszego umiłowanego ojca, dobrego, pobożnego mężczyznę, cieszącego się za życia owocami swej pracy Abrahama Izyka.